Około godziny 19:48 otrzymaliśmy zgłoszenie o wypadku w miejscowości Brynica. Wypadkowi uległ pojazd przewożący osoby niepełnosprawne. Po dojeździe pierwszych jednostek na miejsce zdarzenia okazało się, że wszystkie te osoby odniosły obrażenia. Dwie osoby, były to poważne obrażenia, trzy osoby lekko ranne. Wszystkie te osoby zostały przewiezione do szpitala. Z takimi osobami jest utraciony kontakt, trzeba z nimi umieć rozmawiać. Tym bardziej, że w wyniku zdarzenia te osoby są pobudzone, tak? Więc no, trzeba z nimi ostrożnie postępować. No i przez to też te działania są wydłużone.